Wiele osób, które dopiero zaczyna naukę programowania obiektowego, tworzą swoje pierwsze klasy, szczególnie jeżeli są to klasy pisane w C, C++ i działające w konsoli, czy komunikujące się za pomocą konsoli, ma pewien problem. Polega on na tym, że nie bardzo część osób potrafi ogarnąć, jak klasa powinna współdziałać z resztą programu, jak komunikować się z użytkownikiem. Tworzą różnego typu mieszane sposoby komunikacji, które niczemu nie służą. Później tych złych nawyków trzeba się oduczyć. To zagadnienie pokażę w dzisiejszym filmie na podstawie prostej klasy obliczającej równanie kwadratowe. Wykonamy dwie wersje takiej klasy. Jedna przejmująca całą pracę, całą komunikację. Druga, która komunikuje się za pomocą parametrów i zwracanych wartości. Pierwsza z wersji klasy równania kwadratowego, którą wykonamy w tym przykładzie, będzie wykonywała we własnym zakresie całość komunikacji z użytkownikiem. Ta klasa nie będzie miała metod publicznych poza konstruktorem domyślnym. Załóżmy, że podzielimy na nasze obliczenia, na część obliczeniową i część wypisania danych oraz wczytania oraz wypisania danych. Do obliczeń posłuży nam metoda prywatna. Potrzebować będziemy jeszcze pól. Metoda wylicz, która wyliczy nam deltę. Oraz zależnie od wyniku wyliczy nam odpowiedź. Czyli jeżeli delta większa równa 0, może większa od 0, to x1 stanie się
X2. I można zapomnieć o nawiasach, żeby wymusić kolejność działań. I oczywiście o bibliotece MAF, która zapewni nam działanie funkcji SQRT. Jeżeli delta jest równe 0, oczywiście tu zapomnieliśmy o dodaniu klamry, co dałoby dość ciekawy efekt. Nie musimy tworzyć nowej zmiennej. No właśnie, else co? Po wykonaniu tej metody będziemy mieli albo w x1 i x2 dwie wartości, albo jedną wartość w x1, albo no, żadnej wartości wyliczonej w tych zmiennych. Jeszcze jedna mała zmiana. Zmieniam na 2.0, żeby wymusić, żeby wynik obliczeń był liczbą zmiennoprzecinkową. Tu wymusi nam to metoda SQRT, funkcja SQRT, która z założenia daje wynik typu float. No dobrze, ale wracamy do głównego pytania. Jak ta metoda ma powiadomić resztę klasy, która z tych sytuacji zaszła. Użyjemy sobie jakiejś flagi. Flaga F. F staje się 1. F staje się 0. F staje się minus 1. Teraz napiszemy konstruktor, którego zadaniem będzie komunikacja z użytkownikiem. Kwadratowa czy krócej a równa się i tak trzy razy. If flaga większa od 0, czy równa 1, wypisz odpowiedź. X1 równa z 1
else if flaga równa 0, x0 równa zmienna x1. Brak rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych. Czego jeszcze brakuje? W którym momencie wywołana zostaje funkcja wylicz? No na razie w żadnym, a z zewnątrz nie możemy ją wywołać, bo jest prywatna. Więc konstruktor po wczytaniu danych, a jeszcze przed sprawdzeniem, które z rozwiązań otrzymał, musi wyliczyć rozwiązania, wywołać swoją własną funkcję. Teraz, oczywiście, gdybym skleił w jedną metodę to i same obliczenia, klasa by była jeszcze prostsza. No ale no, nie chciałem aż tak wracać do programowania strukturalnego. Proszę zauważyć, że klasa, którą napisaliśmy, zasadniczo nie różni się od programu napisanego strukturalnie. Oczywiście ma wszystkie, ma składnie klasy, ma pola, metody i tak dalej, ale równie dobrze moglibyśmy napisać ten program strukturalnie. Takie klasy piszemy w sumie rzadko. Chociaż zdarzają się sytuacje, gdy całą pracę przejmuje nasza klasa, łącznie z komunikacją z użytkownikiem. Wykorzystanie tej klasy tworzymy obiekt klasy równanie kwadratowe. I koniec programu. RT, a nie SQTR. Uruchomy nasz program. 3, 5, minus 11 i mamy x1, x2 wyliczone. Czyli jedyne, co musimy zrobić w programie głównym, to stworzyć obiekt klasy, a on zrobi wszystko, co powinien zrobić. Jedna z metod enkapsulacji, jedna z metod tworzenia klas, gdzie właściwie całym programem jest klasa. Ale nie zawsze jest to dobre rozwiązanie. Takie podejście ma jednak też wady. Dopóki pracujemy w konsolowym C, uczymy się dopiero programować, to możemy tworzyć klasy, które będą wczytywały z konsoli, wypisywały z konsoli, wypisywały dane na konsolę. Widzimy, co one robią, łatwo ich użyć. Ale następnym krokiem większości programistów jest jednak programowanie w jakichś środowiskach wizualnych. Chcemy napisać program działający pod Windows, apkę na Androida, a tu już nie posługujemy się konsolą. Każdy z tych systemów ma jakieś swoje GUI, które komunikuje się z użytkownikiem. Windowsowe okienka, czy aktywności na Androidzie. Klasa powinna komunikować się z tym GUI. Inaczej programy nie będą w żaden sposób przenośne.
Ideą enkapsulacji programowania w dużej części na właśnie systemach z wizualną komunikacją z użytkownikiem jest oddzielenie części obliczeniowej, zamknięcie ją w jednej klasie od tworzenia interfejsu użytkownika. Często te dwie części robią zupełnie inne osoby. Jakiś jest większy projekt, jeden programista lub grupa programistów tworzy część obliczeniową programu, część algorytmiczną, a kto inny tworzy interfejs użytkownika. No tu już mamy kwestię specjalizacji nawet programistów. Więc stworzymy sobie teraz wersję drugą równania kwadratowego, w której sama klasa nie będzie komunikowała się z konsolą. Cała komunikacja pomiędzy konsolą a klasą będzie za pośrednictwem programu głównego. A z kolei program główny, przepraszam, a z kolei sama, dobrze, program główny będzie się komunikował z klasą poprzez parametry funkcji oraz zwracane przez nie wartości. Ucząc się na następnych przedmiotach, które będę prowadził, zobaczycie, że taką klasę bez żadnych praktycznie zmian można zastosować w aplikacji, która ma interfejs wizualny. Zmienia się tylko program główny, do którego klasę dołączamy. No dobrze, co możemy zostawić, a co musimy zmienić? Metoda wylicz zostaje. Musimy się pozbyć całej komunikacji. Na razie dajmy to w komentarzu. Tak. No oczywiście nie mamy bezpośredniego dostępu do ABC, więc jeszcze będziemy musieli to pozmienić. Jakie będzie zadanie konstruktora tej nowej klasy? Najprawdopodobniej będziemy chcieli, żeby konstruktor wczytał, czy otrzymał w parametrach wartości A, B i C. Czyli stąd może to usuńmy. Zróbmy listę inicjalizującą. Chociaż jeśli nazwałem te parametry tak samo, to lista inicjalizująca tu nie zadziała, więc duże A, duże B, duże C. Czyli pierwszym zadaniem konstruktora będzie wczytanie tych parametrów i zapisanie do A, B i C, do pól klasy, a kolejnymi będzie wywołanie następnych metod. Sprawdźmy, czy wszystko jest w porządku. C. Na pewno konstruktor powinien wywołać metodę wylicz.
Klasa w tym wydaniu powinna mieć metody publiczne pozwalające na odczytanie wyników. Double getis 1 bez parametrów. Return x1. x2. Czy jednak to wystarczy? Dodamy sobie metodę getX0, która odczyta też X1. Nie zmieniam tego świadomie, to nie jest błąd. Nie jest przeoczenie. Zależnie od tego, którą wersję rozwiązań mamy, czyli delta jest dodatnia, równa 0 czy ujemna, będziemy mógł skorzystać z tych metod. Potrzebujemy jednak jeszcze metody, która poinformuje, z którym wersją wyniku mamy. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Zwrócić bezpośrednio f w takiej formie, flagę f w takiej formie, jak była, gdzie plus oznacza, że możemy użyć metod getX1, getX2. Wartość 0 oznacza, że używamy metody getX0, a brak żadnej wartości no oznacza, że możemy użyć metody, na przykład podaj odpowiedź. Return brak rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych. Można też zrobić to nieco inaczej. Może dodamy obydwa te mechanizmy. Metoda sprawdzająca, ile jest rozwiązań. Właściwie nawet nie musimy tu żadnego ifa dawać, bo wystarczy return f. Nasza klasa jest gotowa do użycia. Tutaj nie możemy bezpośrednio wczytać do pól. Musimy mieć jakieś zmienne abc. Nazwy mogą być takie same jak pola klasy. Tworzymy sobie obiekt klasy, tylko tym razem zrobimy to dynamicznie dla odmiany. R1 staje się new. Równanie kwadratowe z parametrami a, b, c. Jeżeli mamy new, to do kompletu delete R1. Sprawdźmy, czy nie ma błędów. No, uruchomienie. Rzecz jasna, nie zadziałało,
Właściwie prawie zadziałało, ale nie pobraliśmy odpowiedzi z klasy. Tym razem nie wystarczy utworzyć obiektu klasy. W momencie utworzenia zostaną wypełnione pola ABC, zostanie wyliczona delta oraz pierwiastki, sprawdzone ile jest odpowiedzi, ale jeszcze musimy te odpowiedzi pobrać z klasy. Czyli jeżeli R1 jest dynamicznie, więc strzałka, liczba rozwiązań większa od 0, to x1, R1, strzałka, get x1, x2 równe, nasz obiekt równania kwadratowe, czy wskaźnik do obiektu, strzałka, get x2, else, druga z trzech możliwości, czyli R1, strzałka, ile rozwiązań, równe 0, x0, pobieramy x0, else, R1, strzałka, pobieramy odpowiedź tekstową. Tutaj jeszcze nam brakuje nawiasu, bo to jest 0, nie nawias. Sprawdźmy, czy jest to prawidłowo. Coś nie tak. Tak, tutaj brakuje nawiasów. Niektóre środowiska programistyczne przy wywołaniu metody te nawiasy dodają automatycznie, więc czasami się o tym zapomina. Uruchommy nasz program. 3, 7, 9. Brak rozwiązań. No to jeszcze raz może trafimy. 4, 7, minus 20. Tak, dwa rozwiązania. Proszę zauważyć inne podejście do komunikacji klasy, o którym mówiliśmy. Ta klasa nie ma żadnych odniesień do konsoli. Nie ma operacji cin, cout wewnątrz. Za to posiada publiczne metody służące do komunikacji. No, zaleta tej klasy to jest taka, że w programie głównym, nie zmieniając klasy, możemy zdecydować, do czego użyjemy wyników, które ona zwróci. Wada oczywiście taka, że musimy wiedzieć, jak sprawdzić, ile jest rozwiązań i z których metod musimy w której sytuacji skorzystać. No ale od tego jest dokumentacja. Niestety, pisząc większe programy, tworząc jakąś klasę, tworzymy do niej dokumentację. W niekiedy są w takim językach jak na przykład Java, są pewne standardy tworzenia komentarzy, z których automatycznie generowana jest dokumentacja klasy, gdzie można zajrzeć i zobaczyć, jeśli chcemy użyć naszej klasy, to jak będzie to zrobione, czy jak to trzeba zrobić. Tutaj chciałem pokazać dwa podejścia do tworzenia klasy, właśnie do komunikacji klasy z programem głównym, z konsolą, z użytkownikiem. Jedna najważniejsza zasada. Nie mieszajmy tych dwóch podejść.
bardzo często początkujący użytkownicy tworzą klasę, która wczytuje dane poprzez konstruktor, w parametrach konstruktora, ale już wypisuje po prostu poprzez polecenie cout zaszyte w jakiejś metodzie klasy. O ile każde z tych dwóch podejść, które pokazałem, ma swój cel, w pierwszym wszystko, co robi klasa, robi ona sama, użytkownik nie musi nic o niej wiedzieć, po prostu tworzy obiekt, a on już zrobi wszystko, co chce, co powinien zrobić. W drugim podejściu mamy w pełni elastyczne możliwości obróbki dalszej tych wyników, możemy je przekazać do innej klasy, wyświetlić w tej formie, w której chcemy, możemy zapisać ją, wyświetlić na ekran, zapisać do pliku, tu już mamy pełny wybór. To powiedzmy, że podejście mieszane niczemu nie służy. Sprawdza się tylko w prostych przykładach testowych, w których się czegoś uczymy, ale uczymy się w ten sposób złych nawyków. No, to jest główne, powiedzmy, przesłanie tego filmiku. Dziękuję Państwu za uwagę.